No dobrze, to podejmujemy w punkcie 5. W montażu, panie przewodniczący. W sprawie montażu porównów zbawiających na ulicę Rozowej. Wnioskuję sobie do zarządu, że aktywnie wymagają transportu, bo montaż porównów zbawiających trwałych, wybijających na ulicę Rozowej, biegnących w numerze 44, 44C oraz 44A, 42, 42A, 42B, zakład numer 355, 12. Uchwała komisji sieci podjęcia, wygłoszenia 4 za 0, 3 podjęto uchwałę zgodnie z pismem wydanie wymogi spółka załączenia administracji do rozwiązania 2, 0, 13 za dziękuję bardzo, chciałem dyskusję, pan prowadził. Ja mam pytanie, czy tutaj odbyło się w tej sprawie spotkanie z mieszkańcami, czy to tutaj po prostu, tutaj właścicielem wszystkich tych numerów, no bo tak wynika z tego, co przy moim okręgu była taka rodzaju sytuacja, to byliśmy zobowiązani do przeprowadzenia takiego spotkania, które zresztą też ustaliło miejsce położenia tych prób zwalniających, to stąd moje pytanie. No to jest pismo z redutaniem, ratownie pomocy, pisze montaż, bo to jest dłużnik zarządcy tego kroku. Problem z danym trwa aktywujący i dodatkowe wniosku prosimy artykułowskie do dyscypliny. W dniu odbyło się spotkanie mieszkańców w rodzinie z Zimniku przy ulicy Zaborem z panem dyrektorem Andrzejem Oniewiczem oraz z dyrektorem panem Damianem Kozłowskim, którzy są zaznajomieni z kilkuletnim wizerem starych mieszkańców, rządzących przez zarządcę pytania chodzi o normalizację ruchu na tym kolorze w ulicy Obozowej. Przekazano nam to potrzebą wielu działka, na której leczy jezdnia obozowej z numerami podanymi. Znajduje się w zarządzie Zimniku dzielnicy 8, tym samym Zimnik oczekuje formalnego wniosku dzielnicy 8 do szansy jak następny. Pan dyrektor Lewicz obiecał, że będzie to tylko formalność ze strony Zimniku. Cała reszta do projektu, od projektu do sfinansowania się Zimniku. Projekt będzie po prostu robiony w momencie podjęcia uchwały. Tym samym dzięki wniosku do Rady może uda się zakończyć kilkuletnią batalię o zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Obozowej. Ten numer wniosek prosimy za resort dyrektora Andrzeja Olejniczyka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Maciej się. Czy ja dobrze mieć zrozumiałem z tego twojego pisma, że odbyło się spotkanie w Telewizji z udziałem właśnie tych panów? Tak, tak jest to napisane. Zibicie, mieszkańców. Ale w Zikicie czy na miejscu? No bo dla mnie, w związku z tym, że też kiedyś przechodziłem całą procedurę związaną z montażem kroków, to ja rozumiem, że jest wniosek mieszkańców, ale wydaje mi się, że przed podjęciem uchwały powinna być wizja lokalna w terenie, udział przedstawicieli Zikitu, żeby oni powiedzieli, czy nie ma żadnych sprzeczności na przedprawie. Nie potem podjęcie uchwały. Jeżeli chodzi o własności, to nie ma problemu. Nie, bardzo myślę, że to było się skrzyżowanie. Jeżeli chodzi o podjęcie tej uchwały, jak pisze całą resztę projektu, po podjęciu tej uchwały będzie robiony tylko projekt i możliwości, to nie ma możliwości. No co ty wiesz? A nie to przyprawia. Krzysztof, ja chciałem jest ruch jednogłosowy, ruch zalecenia, że Denisa z podpisami mieszkańców, że Dziękuwa jako zarządca przeprowadziła mnie stosowną uchwałę przy mieszkańcy. Tam można było zdecydować, tak że trzeba na spotkaniu prowadzić poprawkę. A tutaj masz głos. Nie, znaczy, że nie ma nigdy tak słuchajcie jeszcze. Czekaj, bo jeszcze macie prawo. Nie, macie nie w słowie. W siedzibie Rady Dzielnicy Muskolnica Trosek na ulicy Obozowej. W dniu 25 było się spotkanie na ulicy Obozowej, czyli 25 z mieszkańcami ulicy przez z panem Włodarskim, to jest numer telefonu podany, w obecności zarządu dzielnicy 9, pan Mucha, i inspektora Kowalskiego, ale okazało się, że teren nie jest w dziewiątce, tylko teren jest w serce. Montaż dwóch programów celowy, celem spowodowania bezpieczeństwa ruchu. Przypomniał wniosku o przegrodzie i tak dalej.
Czyli takie spotkanie z mieszkańcami, zgodnie z tą komisją protokołu. Było się. No i tutaj z dzielnicy 9 i oni po prostu... Dzielnica 9 wysłała to do nas. Ale on wysłała z wnioskami jakimiś konkretnymi, czy po prostu tylko z wnioskami? No to było wysłała. Ale z informacją otrzymaną od przewodniczącego 9, przepraszam, niektórzy wejdę ci zdanie, to może się monitorują tam. Powiem jeszcze jedno, ze strony naszej dzielnicy są podpisani tam przyszłą pracę, pani Jadwiga, pan Bogdan Działko. Nie w terenie. Tak, ale o tym było na tym spotkaniu. Znaczy, że musimy się zgodzić. Zgadza się, Krzysztof Zmiana. Panie Przewodniczący, ja proponuję, żeby się trzymali pewnych wypracowanych procedur odnośnie zmiany ruchu, tudzież budowy kolejnych progów zwalniających. Czyli tak to reżę weźmie. Informujemy mieszkańców, że jest spotkanie w sferze podstawowej takiej i takiej. Musimy tym. Strony chcą przyjść. Przychodzą, rozmawiamy, rozmawiamy do Polski, to zrobimy w szkole wciąż i jest więcej osób, nie 4 osoby, które są podpisane. To jest tylko pytanie. Ja już wcześniej powiedziałem panie przewodniczący, że mieszkańcy przychodzą do dzielnicy 9 od 2 lat. W związku z tym, że jest właśnie miejscowanie. Proszę ja słuchać, mówię, nie o udzielę głosu. Nie powiem sobie, bo to nie jest. Tak. W 9 były spotkania z mieszkańcami, mieszkańcy. Dzielonka nie była pewna, czy to jest nasza, czy nie nasza i oni odbywali te spotkania. I to jest protokół, który Mieczysław przeczytał. Były spotkania dwóch zarządów dzielnicy 9 i 8. I w trakcie ten protokół został przekazany z wizji w terenie, gdzie był zarządca tej wspólnot i tym podobnym. I oni wnioskują do 9. Ja mam telefony od przewodniczącego, żeby nie tą pałeczkę od nich przejmie, bo to nie jest po ich stronie. To jest tak ewidentne. Ja się powiem cały. Ja chciałbym tutaj oddzielić koledze, ponieważ jak wychowałem pisma na komisję i piśmienie z wyraźnie, że powinno to poprzedzone być konsultacjami, komisja wprowadza to po porządku. Natomiast jeżeli tutaj w tym momencie mamy konkretne wskazanie, to uzgodnienie, że konieczna do wprowadzenia tego jest uchwała Dzień Rady Dzielnicy, no to komisja nam tym pracowała. Dobrze, że komisji tzw. zamarzacze są próby zwalniające, gdzie radni z naszego terenu mieli przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami i mija już prawie pół roku i radni. Na przykład ulica Ruczaj, ulica Szwaj i tak dalej, i tak dalej. Panowie, jeżeli się to mówi, bo fajnie jest mówić, żeby przeprowadzić konsultacje, tylko z tej strony trzeba się na tę konsultację zabrać, jak to zrobił kolega Szotowa. Trzeba znaleźć salę, trzeba ściągnąć ludzi, trzeba ściągnąć ZIKI, tu osoby odpowiedzialne, zaprosić to. A to polega na tym, że mówimy dużo, tylko jak przyjdzie zorganizować spotkanie, to nie ma kto tego zrobić i siedzi to dzisiaj to siedzi. I jeżeli ty jakieś... Panie Przewodniczący, jest jasna kwestia, porozmawialiśmy na tym, że to nie robi to. No, dlatego jest... Proszę Państwa, słuchajmy treści pism, a później przeczytajmy dyskusję, bo się przyczytamy do pewnych rzeczy. Tu, to co Krzysiu powiedziałeś, masz rację, jeśli dotyczy ulicy, gdzie nie ma przedstawicieli mieszkańców. Tu w imieniu mieszkańców występuje wspólnota mieszkaniowa. I tu wspólnota bierze odpowiedzialność, jeśli wspólnota nie skonsultowała tego z mieszkańcami. Więc tu dla mnie sprawa jest czysta. Natomiast tam, czyli na ulicy Szwajni, pan radny powinien zorganizować konsultację, nie komisja, bo przepraszam, to jest mój okręg wyborczy. I komisja mogłaby tak przeprowadzić, że progi będą albo nie będą, a ty byś był przeciwnym, więc to ty bierzesz odpowiedzialność, więc to tak na marginesie, żeby słuchać treści PiS i tyle. Dziękuję bardzo. Czyli w tej kwestii też czegoś chciałbym zabrać głos. Nie ma chętnych za tym poddać pod głosowanie, kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podanie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Dziękuję bardzo, kto jest przeciw.
Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że nie mam stosowną uchwałę.